Jestem Wetiver, oglądacie wideo książkę Teoria Zapachu i dzisiaj rozmawiamy o zmysłach. Naukowcy twierdzą, że aż 82% informacji o świecie człowiek czerpie poprzez kanał wizualny, wzrokowy. Wzrok niewątpliwie jest najważniejszym źródłem pozyskiwania informacji i interakcji z otaczającą nas rzeczywistością. Drugi nasz najważniejszy zmysł, słuch, dostarcza nam 11% informacji. Powyższe oznaczałoby, że na trzy pozostałe zmysły, węch, dotyk i smak, pozostaje jedynie 7% informacji. Dlatego deklaracje niektórych osób, które twierdzą, że powonienie jest ich podstawowym zmysłem, należy traktować z przymrożeniem oka. Ich zdolności są rozwinięte jedynie w granicach kilku procent w stosunku do pozostałych posiadanych zmysłów. Innymi słowy, bez wzroku i słuchu nie jesteśmy w stanie nawiązać żadnej interakcji z otaczającym nas światem. Z innej strony, po utracie jednego z podstawowych zmysłów, nadprzeciętnie rozwijamy inne. Tak na przykład niewidomy zaczyna rozwijać słuch i dotyk, a osoba niesłysząca – wzrok. Oznacza to, że poszczególne zmysły można rozwijać i bilansować, jednak kosztem innych zmysłów. Zastanówmy się przez chwilę, czym człowiek wyróżnia się na tle innych ssaków? Jakie zmysły wpływają na to, że jesteśmy zupełnie wyjątkowi? Różnimy się naszym podstawowym zmysłem. Jak już powiedzieliśmy, dla człowieka jest to wzrok, a dla innych ssaków? Jaki jest ich podstawowy zmysł? Dla wszystkich ssaków, oprócz naczelnych, podstawowym zmysłem jest węch. Ssaki w ich współczesnej postaci wykształciły się w mezozoiku, kiedy fatalnie przegrały ewolucyjny wyścig z dinozaurami oraz stały się małymi zwierzętami prowadzącymi nocny tryb życia, kryjącymi się w norach i żywiącymi się przeważnie owadami. W tych warunkach wzrok stawał się niepotrzebny. Pierwszorzędnymi zmysłami, pozwalającymi orientować się w mroku i pod ziemią, stały się węch, słuch i dotyk. Wzrok był tak bardzo pomijalny, że wiele ssaków dotychczas go nie posiada. Co innego węch. Pozwala z daleka wyczuć niebezpieczeństwo lub odnaleźć swoich, zwęszyć pożywienie lub teren konkurenta. Dinozaury wymarły, ssaki podbiły lądy i morze, jednak wzrok rozwinął się wyłącznie u jednej grupy, do której należą także ludzie, u naczelnych. Naczelne opanowały życie wśród gałęzi drzew oraz odżywianie się ich owocami. Do oceny odległości podczas skoku, wykrycia owoców, oceny ich kolorów potrzebny był dobrze rozwinięty wzrok. Jednak nawet ten zmysł, który uważamy za najważniejszy, w porównaniu z innymi istotami wcale nie wypada najlepiej. Przede wszystkim mowa tu o ptakach. Każdy ptak posiada lepszy wzrok niż najlepiej widzący człowiek. Z dużej wysokości potrafi dostrzec na ziemi nawet pojedynczy piksel. U prawie wszystkich kręgowców, ryb, płazów, gadów, ptaków, postrzeganie kolorów jest bogatsze od naszego. Istnieją nawet stworzenia, które mają 21 receptorów pozwalających im rozpoznawać 21 różnych kolorów. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jesteśmy prawie ślepi z naszymi trzema receptorami. Z drugiej strony, w procesie ewolucji wykształciliśmy organ, który zbudował naszą przewagę nad wszystkimi pozostałymi istotami oraz który pozwala trzy kolory zinterpretować na milion sposobów, tworząc milion różnych odcieni. Jaki organ odpowiada za analizę zapachową?
Najbardziej powszechną odpowiedzią będzie stwierdzenie, że za zmysł powonienia odpowiada nos. Nic bardziej mylnego. Prowadząc badania naukowe nad zmysłem powonienia, naukowcy skupiają się głównie na zagadnieniach zbierania informacji. Ustalają ilość komórek receptorów, liczbę genów, które te receptory kodują, określają sposoby dostarczania informacji z błony śluzowej do mózgu. Umyka im przy tym najważniejsza rzecz. Nadal niewiele wiemy o przetwarzaniu informacji zapachowej w najważniejszym organie człowieka – mózgu. To mózg jest naszym głównym narzędziem zapachowym. Mózg informacje z trzech receptorów wizualnych interpretuje na miliony sposobów i z zapachami jest podobnie. Choć z jednej strony zanik włókien nerwu węchowego postępuje w zastraszającym tempie wraz z wiekiem, to z drugiej strony, jako osoby doświadczone życiowo i zapachowo, potrafimy rozpoznać więcej aromatów, niż rozpoznalibyśmy w dzieciństwie, o ile zwrócilibyśmy na nie swoją uwagę. Wystarcza nam dosłownie kilka źródeł pozyskania informacji zapachowej, żeby ją odpowiednio w mózgu zinterpretować. Niektóre osoby natomiast twierdzą, że mają anosmię na pewne zapachy. Zauważono, że mężczyźni często nie rozpoznają zapachów lekkich pierzmowych, odcieni kwiatowych i balsamicznych. U kobiet zdarza się brak wyczuwania aromatów o profilu ambrowym. Inne zaś składniki bywają dobrze wyczuwalne przez otoczenie i zupełnie niezauważalne przez nasz własny nos. Jaka jest przyczyna takiej wybiórczej anosmii? Ciągle ta sama. Zagadki naszego mózgu. Jedne zapachy wydają się jemu interesujące i ważne, a inne nie. Dlatego te drugie postanawia w żaden sposób nie interpretować. Co natomiast nasz mózg z chęcią interpretuje? Jakie aromaty są dla niego ciekawe? Już wiemy, że percepcja kolorów opiera się na pracy receptorów rozpoznających czerwoną, zieloną i niebieską falę świetlną oraz ich dalszą interpretację przez mózg. Doznania smakowe są również rozkładane na niewielką ilość podstawowych czynników – gorzki, słony, kwaśny i słodki. Jednak olfaktologia, nauka o zapachu, jest w potrzasku. Naukowcy nie tylko nie mogą wyodrębnić podstawowych zapachów, ale tak naprawdę nie rozumieją nawet, jak działa mechanizm ich percepcji. Teorie o zapachach podstawowych, na których opiera się zmysł węchu, powstały jeszcze w starożytności, poczynając od Arystotelesa i kończąc współczesnymi noblistami. Próbowano wyjaśnić zagadkę wybiórczości mózgu oraz procesy interpretacyjne zachodzące w nim. Kolejno wyodrębniano następujące zapachy bazowe. Słaby, mocny, bezzapachowy. Przyprawowy, balsamiczny, ambrowo-piżmowy, czosnkowy, kozi. Kwiatowy, zgniły, eteryczny, palony. Kamforowy, piżmowy, kwiatowy, miętowy, eteryczny, pikantny, zgniły. No i jak? Podoba się Wam któryś z tych systemów? Czy za ich pomocą można w ogóle cokolwiek określić? Należy uświadomić sobie, że w związku z nieznaczącą rolą węchu w życiu codziennym, zmysł powonienia jest najbardziej subiektywny ze wszystkich. Jak można ustalać jakiekolwiek klasyfikacje, skoro ten sam zapach dla jednej osoby może być przepiękny, a dla drugiej nie do wytrzymania? Interpretacje struktury zapachowej utrudniają liczne czynniki, takie jak duże zróżnicowanie wrażliwości węchu w populacji, np. ze względu na uwarunkowania kulturowe. Duże zmiany indywidualnej wrażliwości węchu w czasie, np. wskutek zmęczenia, stresu lub adaptacji zapachowej.
niezupełna jednoznaczność określeń intensywności i rodzaju zapachu używanych przez różnych ludzi, nawet przez fachowców perfumiarzy. Emocje towarzyszące przy odbiorze danego zapachu. Czy powyższe oznacza, że jesteśmy skazani na olfaktoryczny analfabetyzm? Dowiecie się już wkrótce, w następnych odcinkach wideoksiążki Filozofia zapachu. Zmysł powonienia nie odgrywa już takiej roli w naszym życiu, jaką odgrywał u naszych praprzodków. Po zapachu nie rozpoznajemy przedmiotów na odległość, nie potrafimy tropić, nie odczytamy aromatycznych ostrzeżeń o wkraczaniu na teren prywatny, ani nie wykorzystujemy naszego własnego zapachu do obrony. Często można usłyszeć powiedzenie, że nasz mózg nie pracuje na 100% możliwości. Jest to oczywista nieprawda. Natura jest maksymalnie ergonomiczna i zbalansowana. Jeśli jakaś część lub cecha naszego organizmu staje się niepotrzebna, ona po prostu znika. Istnieje więc jakiś cel, dlaczego przyroda nie pozbawiła nas całkowicie zmysłu powonienia. Jeśli założyć, że stało się tak nie po to, żebyśmy kupowali drogie perfumy, to wniosek jest dość oczywisty. Interpretacja sygnałów zapachowych jest ukryta głęboko w podświadomości. A za jakie aspekty naszego życia odpowiada podświadomość? Jeszcze do niedawna zmysł węchu był uważany za coś złego, za zwierzęcą stronę ludzkiej natury, którą musimy w sobie wytępić. Okazało się jednak, że nawet samo zwrócenie uwagi na aromaty, nawet drobne rozwinięcie zmysłu obserwacji zapachowej otwiera przed nami zupełnie nowe, niezbadane światy.